Panie marszałku, Wysoka Izbo, Konfederacja jednoznacznie opowiada się przeciwko jakimkolwiek formom mechanizmów relokacji imigrantów. Unia Europejska nie radzi sobie z tym problemem. Nie poradziła sobie 10 lat temu, nie radzi sobie dzisiaj i nie poradzi sobie za parę lat, bo wiemy, że to się nie skończy dzisiaj, nie skończy się na jednej uchwale. Przecież miliony imigrantów, przede wszystkim z Afryki, tylko czeka na to, żeby dostać się do Europy. I nie możemy się zgadzać na żadną relokację. Na to, że dzisiaj przyjmiemy 30, za rok 40, a potem 50, bo w tym kierunku to idzie. Oczekujemy od rządu jednoznacznego stanowiska, że Unia Europejska ma chronić swoje granice, a nie prowadzić relokacje. Bo takie powinno być stanowisko rządu. I tego oczekujemy. I to się inaczej to nigdy tego tematu nie zakończymy. Póki będziemy ich wpuszczać, no to tak to właśnie będzie wyglądało. Platforma, PSL, wy dzisiaj mówicie, że jesteście przeciwko relokacji? Sami się na to zgadzaliście. Sami się na to zgadzaliście. I gdybyście dzisiaj rządzili, dobrze wiemy, że zgodzilibyście się na kolejne relokacje. Bo wam to nie przeszkadza. Wy nie macie nic przeciwko temu. Bo wy najchętniej robilibyście to samo, co na Zachodzie, wielokulturowe społeczeństwa, słyszeliśmy to zresztą, to jest wasz cel. Ale widzicie, co się na Zachodzie dzieje. Z ostatniego tygodnia we Francji co się działo, tak? Te zamachy. I tutaj kamyczek do was. W zeszłym roku sprowadziliście 136 tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich. Ale mówicie, że legalni. Legalni. Nie, no jak legalnie, to spoko. We Francji ten zamach dokonała osoba, która od 10 lat legalnie w Szwecji siedziała. Największy zamach terrorystyczny w Szwecji dokonała osoba, która przyjechała legalnie do Polski do pracy. Także legalna imigracja też nie jest żadnym rozwiązaniem. I jeśli chcą państwo jakiekolwiek referendum zrobić, to dodajcie punkt, czy Polacy zgadzają się na to, żeby rząd PiS-u sprowadzał 136 tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich. To wtedy będziecie mieli odpowiedź na to wszystko. Bo jestem przekonany, że Polacy powiedzą wam nie. Powiedzą wam nie. Dlaczego? Bo wiedzą, czym to się kończy. Widzą na Zachodzie, jak te społeczeństwa wyglądają, jaki jest rozkład. Jak wiele jest przestępstw dokonywanych właśnie przez imigrantów. I Polacy tego nie chcą. Więc po pierwsze, rząd powinien na następnej Radzie Europejskiej powiedzieć, żeby Unia Europejska zaczęła od uszczelniania granic, a PiS, jeśli nie chce być hipokrytą, powinien w tym referendum zadać również pytanie, czy Polacy zgadzają się na legalnych imigrantów, ale z państw muzułmańskich. I to 136 tysięcy. I wtedy, jak zadacie to pytanie, to we wrześniu nie ma was u władzy. Dziękuję.